Hej! Cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, TheRomanekSto i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Star Wars The Old Republic Lost Imperial Agent. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku dowiedzieliśmy się m.in. z tego, co sam pamiętam, jak działa ten artefakt znaleziony przez nas. Okazuje się, że on zamienia ludzi w takie trochę chodzące zombie, które generalnie atakują ludzi normalnych i walczą dla jakiegoś uwięzionego, czyli The Imprisoned One. Nie wiem, dlaczego zaczęliśmy tutaj, czy tutaj coś robiliśmy na końcu poprzedniego odcinka, jakoś sobie nie mogę przypomnieć, bo w każdym razie aktualnie zadanie główne związane z naszą klasą prowadzi nas tutaj. Co to wybucha, wytyfy? Aha, dobra, okej. Okay. Mogłem jechać dalej, tak bym nie musiał walczyć, no dobra, trudno. Zróbmy sobie obszaróweczkę, chociaż nie wiem, czy tamtego... O Jezu, ale zjebałem tu obszarówę. Chociaż niech tych dwóch pobije, teraz sobie też jednego bije, czyli w sumie zjebałem kompletnie i cóż, życie. No w każdym razie, jako że właśnie zadanie główne związane z naszą klasą jest bliżej, to od niego sobie zaczniemy. Mamy tam jakąś imperialną placówkę, co ciekawe. Ale wait, to... Aha, nie. Tak? Okej, czyli to jest pewnie jakieś przejście przez skały, bo my tu udajemy się teraz do punktu, w którym nasi wrogowie właśnie z tego Ghost Cell... Wait, co? Aha, nie, no dobra, czyli tu mam wrócić do kapitana. Dobra, a nie wiem, dlaczego tu Micha pokazywało to zadanie. Możliwe, że ja coś źle spojrzałem albo gra mi się zbugowała. W każdym razie, wracamy do pana kapitana Golata. Powiemy mu o tym, co udało nam się znaleźć. Czy o tym, że udało nam się w tej jaskini kontrolowanej przez Pawle, bo już pamiętam, co wtedy robiliśmy, właśnie wybić wszystkich tych ludzi, którzy padli ofiarą tego artefaktu, który mógł się zacząć wymykać spod kontroli, a udało nam się to opanować. Tak więc chodźmy, złóżmy mu raport i zobaczymy, co dalej, bo nadal musimy odnaleźć jakiś biały pokój, jak twierdził Darth Siltar. Are the power readings stable? Yes, sir. The stasis field's online. Keep it that way. I don't want the artifact powering up again. You're looking all right. You caught up with that monster? The ghosts of the desert live no more. I'll take that as an affirmative. And I'm glad you could spare the village. No one deserves that. Those artifacts Zerka found, they must be capable of infecting people, transforming them. I don't know why you'd build a device like that. But some species did, long before humans lived on Tatooine. And the Reclamation Service has the job of bringing those artifacts home. Are you with us? Sounds like you got your fire back, Captain. I had my moment of doubt. I saw Keela, Perrin, and Ban die because of it. What we've just experienced, the artifact powering on, the takeover, I'm willing to bet Zerka went through the same thing. If we knew where to start looking for Zerka's base, we could scan for the artifact's power signal, track down the laboratory. Too bad Silpha didn't get more data. The base is in the Sand People's cursed land. These drawings should show the way. This? It's primitive, but it looks like a native map. We'll check its age. Calculate the geographical changes since its creation. I think we have it, sir. The native's forbidden zone is in Sector 22G. I can start outfitting a probe immediately. Once you're in position, use this signal device to call the droid. It'll launch from here. In the meantime, we've got friends to bury. No niestety, z tymi ludźmi, którzy zostali zainfekowani, no nic im już nie pomoże, bo już nie żyją. Bo chyba w ogóle nie da się odwrócić jakby działania tego artefaktu. Jak ktoś już się przemieni, no to już przemieniony zostaje. W każdym razie, udamy się zlokalizować na pewno bazę Czerki, ale być może na początku zajmiemy się tą komórką duchów, zobaczymy. Zależy, co będzie bliżej, obydwa questy są gdzieś dalej. Nie wiem, czy stąd mamy już jakąś podróż za pomocą speedera, a nawet jeżeli to tutaj blisko speedera nie ma, dlatego tak czy siak szybciej raczej będzie, jeżeli pojadę. Znaczy, nie ma taksówki, o to miałem na myśli, a pojadę właśnie na speederze. Powaliła mi się tu już moja nomenklatura na te pojazdy w grze. Nawet sobie może tutaj troszkę zetniemy, bo tutaj raczej nie jest to za bardzo wertykalna lokacja, czyli możemy sobie jechać w miarę na przełaj i raczej nic nas nie powinno zablokować. Tutaj mamy tych Pawla. Niestety, pomimo że niby mamy z nim jako tako pokój, to no, ci przeciwnicy tutaj na zewnątrz ich bazy są do nas agresywni w stosunku do nas, powinienem chyba powiedzieć. W każdym razie, no jedziemy dalej.
I zobaczymy, który quest będzie bliżej i ten quest sobie wykonamy. I coś czuję, że już pomału będziemy kończyć Tatooine. Jeszcze myślę, że ze 2-3 odcinki na tej planecie się pojawią. Wczoraj byłem na koncercie Percivala Schottenbacha na Reakcji Pogańskiej w Lublinie, tak więc z tego vlog się pojawi niedługo. Oczywiście jeszcze nadal nie było vloga z PGA, montuję go i tak no średnio mi to wychodzi, w sensie mam zmontowanego vloga do momentu przyjazdu na same PGA, tak więc no jeszcze trochę mam do zmontowania, ale spokojnie, mówiłem, że gdzieś sobota, niedziela się pojawi się nieco później, ale się pojawi, nie martwcie się, i gdzieś mniej więcej tydzień po tym pojawi się właśnie vlog z koncertu. Mamy tutaj jakiś imperialny posterunek i mamy też gdzieś jakieś zadanie, tylko nie do końca wiem gdzie. Halo, zadanie? Jest zaznaczone gdzieś dosłownie tutaj. Czy tak, użyjmy sobie może droida. Sprzedajmy jakieś tam pierdeły i tak dalej, naprawmy się. Gdzie tu niby jest zadanie? Wytyfy, a tutaj, okej. No dobra, trochę się pogadajmy z nią. Hello, that's right. I'm talking to you. I know who you are, and I bring a proposal. I'm Shale Tissau. I speak for a small consortium of the Exchange on Tatooine. They want a warlord dead, and they think you're the one to do it. Why come to me? You're loyal to the Empire, but not local government. Around here, we don't talk to local Empire. The target is the warlord Garbodia. He killed a Sith apprentice sent to assassinate him. And it's costing all of us. Imperials are torturing and killing Exchange members to find his location. Now, I know where Gar is, but I came to you. Understand why? You don't want to reward the Empire for imprisoning your friends. I wouldn't say friends, but I owe some people. Gar and his mercenaries are hiding in the desert. I saw them taking shade by a derelict sandcrawler. We can pay for his head. That ugly bantha stain is done. The Empire agrees, the Exchange agrees. How about you? You were right to bring this to me. I'll see it done. Good. Now, he does move around a lot. Don't expect to find him exactly at the Sandcrawler. You bring me his head, and I'll bring you the credits. Okej, no dobra, czyli proste zlecenie zabójstwa tak naprawdę. No i dobra, w takim razie na pustynię, no to by wychodziło. Niestety to będzie przejebana lokacja, bo tu będzie piasek i co? Piasek. Generalnie. I już widzę, że zadanie związane z naszą klasą jest dalej, dlatego najpierw zajmiemy się zadaniem pobocznym, a później pójdziemy odszukać bazę Czerki. Przynajmniej taki jest plan. Oczywiście jakieś tam nieskończone wydmy chyba, nie wiem jak to się nazywa. No w każdym razie lokacja spora, sporo jeżdżenia, chociaż to się tylko tak mam wrażenie na mapie wydaje, bo jakoś się poruszamy w miarę szybko. No ale zdecydowanie mam tutaj dużo piasku. Była jakaś taka gra, w której było dużo piasku. Taka Julionerzy to chyba byli. Jakaś taka parodia milionerów. Pamiętam jakoś jak byłem mały w to grałem. Kurczę, mi się na wspomnienia zabrało. No cóż, w każdym razie lecimy dalej. Tutaj będziemy co musieli najpierw zrobić? Zniszczyć zapasy wody i wziąć jego głowę. Tak podejrzewam dosłownie. No dobrze. Widzę, że mamy tutaj ludzi z kantoru? A to my nie mieliśmy... No dobra, chyba, że to jest jakiś członek kantoru, który podpadł innym. Być może. Dobra. Użyjmy sobie tego i tą grupkę sobie zlikwidujmy. Za osłonę i rozstrzelać. Dobra, zajebiście. Oczywiście ten silniejszy to tak łatwo rozstrzelany nie będzie. Ale i tak sobie z nim poradzimy w miarę łatwo. Okej, zniszczmy tą wodę. I czy żeby to aktywowało tego gościa, czy jak to będzie? Tak, chyba on się gdzieś tutaj pojawił. To jeszcze możemy sobie... Wow, cześć. Dobra, to wiesz co, jako że ty jesteś trochę mocniejszy, to masz... Błyskawicami dostaniesz. I dostaniesz kamieniami z ziemi. I tym też dostaniesz. Bo jesteś w miarę blisko i to na ciebie miało zasięg. Dobra, zajebiście. Weźmy sobie tylko jeszcze zlutmy to. I w ogóle coś tam lepszego jest. Dobra, mam jego głowę. O, jakaś opaska. Jak to wygląda? Nie wygląda tragicznie, tak więc to zostawię, bo daję staty. Niechaj będzie. Dobra, czyli teraz już bym musiał wrócić do tej laski, która nam to zleciła, ale nie ma sensu tego robić, jak już jesteśmy tutaj na pustyni, to lecimy od razu szukać bazy Czerki. No, wydaje mi się, to będzie najlepsza opcja. I zobaczymy, bo tutaj chyba mamy gdzieś wysłać na razie droida. I z tego co słyszę, to mi chyba telefon dzwoni, tak. No niestety nie mogę teraz odebrać, nagrywam, już mi się nawet nie chce sprawdzać, kto to dzwoni.
Dlatego po prostu wybaczcie za dźwięki w tle, za muzykę z Cyberpunka, zespołu oczywiście Samurai, ale granym przez Refused w prawdziwości. Bo jako, że jestem wielkim fanem CD Projektu, to mam też dzwonki. Dobra, okej. Spieszmy sobie to wszystko. I co tu mamy zrobić dokładnie? Mamy użyć tego. No dobra, to użyjmy w takim razie. Przyzwijmy jakiegoś tego droida zwiadowczego i zobaczymy. Can you hear me? There's a sandstorm coming in, but I wanted to report. The droid's locked onto an underground power signature. Must be an artifact in the Zerka base. We've also found some kind of recorded message. Any idea who it's coming from? Patching it through now. Is this thing working? Last. Security Officer Gromick here. I'm the last man out. We've been ordered to seal Zerka's Secret Weapons Division 7. The base was compromised. We thought we had the problem contained to the artifact cave, but it didn't last. Okay. Sealing the doors now. Anyone who sees this, don't come in. You don't want to. You really don't want to. They lost the whole base. Imagine that. We've got fragmentary codes and coordinates, but you'll need to run additional scans to unlock the base. There may be more messages too. We both know if anything is still alive in that base, you're our best chance at retrieving Zerka's artifacts. You'll have to go alone. Uncovering secrets is my job, Captain. I won't disappoint you. Part of me wishes I were going. Zerka found something unthinkably old and alien. But this is how it has to happen. Gola out. No dobra, czyli mamy lokalizację bazy. I generalnie w tej wiadomości było, żeby pod żadnym pozorem jej nie otwierać. A my co? A my jedziemy ją otworzyć oczywiście. To się może skończyć różnie, ale jako, że to jest dosyć daleko i w drugą stronę, to wiecie co? Chodźmy do tego drop pointu, w którym są przekazywane przez Kantor, o ile się nie mylę, zapasy dla komórki tych całych duchów i spróbujemy sobie właśnie to zadanie teraz pocisnąć. Nieco tym bardziej, że ono pewnie gdzieś nas później poprowadzi dalej w głąb pustyni. Dlatego, żeby się nie backtrackingować 10 tysięcy razy, to sobie pojedziemy teraz, bo mamy bliżej. Później pewnie szybka podróż tutaj, do tego posterunku, oddać tego questa pobocznego i wtedy pojedziemy sobie tutaj już do tego jakiegoś nadajnika czerki, według tego, co jest w questie. Także jeszcze kawałeczek mamy do przejechania. Wybaczcie w ogóle, bo dziś mi się dzisiaj strasznie język plącze. Nie, może to przez zmianę czasu na przykład, bo dzisiaj się zmieniło to na godzinę wcześniej, tylko co ciekawe, nie wiem, czy ten zegarek jest pobierany z systemu, bo generalnie nie wiem, czemu w kompie mi się nie przedstawiła godzina, ale generalnie jest 14, nie 15, kiedy to nagrywam. Tak jakby ktoś chciał wiedzieć. Dobra. Mamy Kantor, jak już mówiłem. Czy na przykład na ten Kantor będzie misja bonusowa? Zobaczmy. Zawsze warto sprawdzić, jak się gdzieś do jakiejś lokacji dojedzie, dokładnie. Mamy misję bonusową. Dostać się mamy gdzieś tutaj bardziej w głąb. Tak więc zróbmy sobie tak i zróbmy sobie tak i rozstrzelać. O Jezu, serio, w tego nie trafiło, masakra. Dobra, i ktoś mnie jeszcze atakuje. Ten droid mnie atakuje? Nie wiem. Znaczy już na pewno mnie atakuje. Wydaje się, że i wcześniej mnie atakował, ale nie jestem teraz tego pewien. Kalia coś chyba go nie może zbytnio... Nic mu zbytnio robić. To niedobrze. Kalio! Bo ja tu mam generalnie problem, dosyć mam mało życia już. Panie, pani moja droga, nie panie, nie wiem czemu powiedziałem panie. Ale dobra, jakoś sobie poradzę, chociaż to nie było aż takie proste. Ale misja bonusowa wykonana. A mamy się udać jeszcze gdzieś tam trochę dalej w głąb. Dobra, tu już sobie zadziałamy w ten sposób. Szybciej będzie. W ogóle skończyły mi się medykamenty, co ciekawe. To tego jeszcze nie miałem. Generalnie. Teraz trzeba mieć trochę może podleczyć, żeby nie było przypsu. Ałej, tutaj nie mam leczenia, tu mam leczenie. Zrobione. Bo go rzadko używam, tu mi nie jest potrzebne na tym pasku, dobra. I co mamy zrobić? Aha, my mamy się zamknąć w ładunku.
O, to będzie ciekawe. No dobra, to lecimy w takim razie. Hide it inside the crate. There's stuff here. Guess the ghost cell hasn't picked up its delivery. There's plenty of room inside these things. Guess where we're going. Worst part is, I've traveled this way before. No dobra, to co, idziemy w takim razie. Więc cóż, no mamy darmowy bilet do ich bazy. Zobaczymy, co tam się wydarzy, dlatego że to raczej nie będzie proste, bo oni są dosyć doświadczonymi zabójcami. To może nie być zbyt łatwe. Gdzie nas przeniosło? No drugi koniec mapy. Okej, zajebiście. Tu pewnie mamy powrót, coś czuję. Albo po prostu... Zaraz zobaczymy, gdzie mnie to... Nie, czy to mnie cofnie gdzieś? Fuck, zjebałem. Chyba. O kurwa. Dobra, czy ja się tam mogę teraz cofnąć quick travelem? O kurwa. Fuck, nie wierzę w to. Serio, czy ja właśnie będę musiał taki kawał zapierdalać tam? Jezus Maria Paweł, przepraszam. Dobra, na razie pogadajmy, oddajmy tego questa. My people say someone ripped through Garbodia's camp. Can I spot Talon or what? I trust you if... Ugh. If I knew his head was gonna stink this badly, I'd have given you a refrigeration unit. Thanks. You can wrap that back up. Ugh. Time to pay up. It's all right. I haven't forgotten. Nasty as this is, it's better than what was going on before. I just couldn't personally smell it. Do you see a garbage chute? Okej, dobra. No właśnie, i teraz moje pytanie, czy lecimy tam? Nie, dobra, wiecie co, jako że już jesteśmy w tym miejscu, to już dużo bardziej mi się opłaca pojechać tutaj i szukać tej bazy czerki, zerki, nie wiem jak to się powinno nadal wymawiać. Jezus Maria, co ja właśnie zrobiłem? Jestem upośledzony. Nie wiem, być może jakbym poszedł znowu do tej skrzyni, to wtedy być może tam bym się z powrotem przeniósł, ale... Nie chce mi się. Już wolę przejechać w ten sposób. No i zajmiemy się teraz, jak mówiłem, drugim questem. Tu mamy co ciekawe... Mamy czerkę? A ich tu nie miało nie być, czy coś? Nie wiem, no są, to będziemy musieli się nimi zająć. Już widzę, że misji bonusowej na to nie mamy. Czyli nie będziemy się nimi zajmować jakoś bardzo mocno. W sumie najpotrzebniej jechać do bazy wjechałem, mam wrażenie. Bo nie są oni mi bezpośrednio potrzebni, ani ta baza nie jest mi bezpośrednio potrzebna. O, ale udało się tutaj wskoczyć zajebiście. Bo tutaj mam ten przekaźnik, którego mamy użyć. Tak więc chodźmy, użyjmy go. I zobaczymy, co nam dalej wskaże. Quest, mapa, cokolwiek. Dr. Soprin here. We've finished our initial catalog of the cave artifacts, which register as over 20,000 years old. You think that would narrow down the possible creators, wouldn't you? There weren't many societies capable of space travel in that period. But I can't find any society or species that fits these criteria. Even Gree technology isn't comparable. Anyway, Dr. Larrick and I will study the primary device and assign lesser relics to the others to keep them busy. Hopefully, we'll find something useful. Zerka's going to make a fortune off this stuff if we can figure it out. End log. Okej, czyli mamy jakąś panią doktor, która badała te artefakty. Dobra, widzę, że tak będziemy sobie coraz bardziej w pustynię lecieć za tymi przekaźnikami. Ale to dobrze, bo też będziemy się zbliżać do tej wioski tych całych duchów. No i miejmy nadzieję, że uda się ich zabić. A przynajmniej ich przywódcę zabić w miarę sprawnie wtedy. I już tym razem nie
Nie polecę na drugi koniec mapy przez przypadek. Szkoda, że nie da się tam wrócić. No to jest po prostu taka masakra. No nie sądziłem, że to tak... Znaczy... Trochę się domyślałem, ale no jakby... No nieważne. Zresztą zjebałem po prostu i tyle. Tu widzę, mamy ochronę w postaci ludzi piasku. Tu sobie w nich postrzelam, jak tylko mi się kamera obróci. Tak jak będę chciał. O Jezu. Dobra, trochę mi uciekli z obszaru. Obszarówki, ale to nic. Poradzimy sobie tak siak. Wrzucimy na przykład jakiegoś granata. No okej. Już Kalia sobie z nim powinna poradzić. Ja sobie zeskanuję to. Zobaczmy, co tu dalej będzie. This is Director Antean speaking. As you know, worker safety is one of Zerka's top priorities and we take accidents seriously. Therefore, due to concerns surrounding studies of the device, we are implementing a new policy. Anyone wishing to perform a physical inspection of the device must get written authorization from myself and Dr. Daigo. Research using droids and remote scanners may continue normally. Please note that this does not affect our division's overall schedule. Okej, no właśnie, czyli też mieli już na pewno jakieś problemy z tymi artefaktami, kiedy badali je. No ale zobaczymy, jak to się wszystko skończyło. No wiem, że to się skończyło tym, że opuścili bazę i ją zapieczętowali, a my będziemy próbowali ją odpieczętować. Co nie jest, myślę, dobrym pomysłem, ale zobaczymy, jak to się skończy. O, co ciekawe, mam tutaj kogoś z Imperium, czy mi się dobrze wydaje? Tak. Okej, to ciekawe. Byliście tak blisko i... nie użyliście tego? Serio? I want my concerns on the record before more people get hurt. I'm worried about the device. Its energy readings keep fluctuating, and it appears to be trying to link with the lesser artifacts. I think it's a weapon, maybe a bomb. Soprin's theory about it being a Greenclave creation are inane. We've already got evidence of an ancient alien civilization visiting Tatooine, and they weren't Gree. We've seen similar technology in the Kashyyyk Shadowlands. I'm sure the Infinite Empire is tied to the device's origins, no matter what anyone says, and I'm tired of being ignored. No i gościu ma rację, bo to należy do tego bezkresnego Imperium, które kiedyś rządziło tak naprawdę w galaktyce, ale przez konflikty wewnętrzne i tajemniczą chorobę generalnie no, zostali zdziesiętkowani i już ich w galaktyce praktycznie nie ma. W tym okresie to już pewnie ich na 100% nie ma, ewentualnie jakieś pojedyncze osobniki gdzieś tam na tej planecie Rakatan, nad którą była Gwiezdna Kuźnia gdzieś tam na zewnętrznych rubieżach galaktyki, to ewentualnie tam podejrzewam można ich jeszcze znaleźć. Bo w sumie Revan w tym kanonicznym zakończeniu ich tam nie wybijał ani nic. No ale to wiecie, różnie może być. A tutaj mamy ochronę w postaci dwóch dużych jaszczurków. Także bijemy dwie duże jaszczurki i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Być może nawet się uda zabijać tylko jedną, a druga sobie gdzieś odejdzie czy coś. Fajnie by było. Okej. Spróbujmy tą tutaj wyminąć i wejść w interakcję z wieżą. Gdzie to jest? Tutaj to jest. Dobra, okej. Okay. Uda się na szczęście. Bez drugiej walki, także spoko. Well, Dr. Lyric is gone. He's put in for a transfer and is heading back to Anchorhead, taking one of the lesser relics with him. Good riddance. He was a pain to work with. Still, Lyric's theory about an ancient infinite empire and a master alien species was fringe science at best. But some of his data makes sense. I'm going to run a new series of tests tomorrow, using a remote arm to open up the device. We'll see where it goes from there. Okej, dobra, jeszcze więcej tych kurde przekaźników musimy znaleźć. Masakra. To nie wiem, czy teraz już nie pojechać tam, ale nie, no dobra, już robimy tą zerkę, to robimy tą zerkę. Czy też czerkę, nie wiem, jeżeli ktoś wie, jak to powinno się wymawiać poprawnie, to... proszę mi napisać. W sumie ja się muszę przesłuchać po prostu w dialogu i wtedy będę wiedział, ale... no, jakoś wcześniej tego nie zrobiłem. Mam nadzieję, że to już też będzie ostatni z przekaźników, bo już mi się tak nie chce jeździć po tej pustyni i słuchać opowieści o tym artefakcie, bo już trochę się to nudnawe zaczyna robić. Tym bardziej, że no mniej więcej ogarniamy już, o co z nim chodzi, kto go stworzył i tak dalej. No ale cóż, zobaczymy za chwilę. Tu znowu mamy... chyba ludzi piasku, na pewno mamy szczura pustynnego, a nawet trzy.
Chciałem powiedzieć, że jakiś pojedynczy przeciwnik słaby będzie, no ale się przeliczyłem generalnie. Wróćmy sobie Nade'a, trochę pod nogi, ale to nic. Na szczęście nam to krzywdy nie zrobiło. Dobra. I zobaczmy kolejną transmisję, czy też zapis. This is Director Antaean to all Zerka employees. Please listen and remain calm. A few minutes ago, we experienced a minor equipment failure in the main laboratory. As a precaution, we are initiating lockdown procedures. Do not attempt to override the system so the computers will respond with force. Stay where you are, and you'll be alerted when the situation resolves. Was mein jetzt gefolgbar, der Gallier denkt die. No właśnie, tak to było i mamy zlokalizowane ich laboratorium. Jeszcze kawałek stąd musimy przejechać, więc polećmy lekko naokoło, bo tutaj za chwilę mnie mogą zaatakować jeszcze. No i cóż, zobaczymy co znajdziemy w samym laboratorium. Podejrzewam, że wiele go nie zeksplorujemy, bo będziemy musieli kończyć ten odcinek, ale to jeszcze chwilę, tak więc na pewno tam dojedziemy i na pewno tam wejdziemy. A ile zrobimy, to przekonamy się na miejscu, bo też zależy jak dużo tam będzie do zrobienia, bo być może akurat uda się ogarnąć wszystko. Już widzimy chyba na horyzoncie miejsce. Mamy też jakieś siły. Ale oni są opętani, czy oni są zwykli? Bo oni nie wyglądają jakby byli pod kontrolą tego artefaktu, tylko wyglądają po prostu jakby to byli jacyś regularni pracownicy czerki. A jak już mówiłem, według tego co mi się wydaje, to czerki tutaj nie powinno być. W ogóle zamienimy sobie te skille, bo się myliły. Zamieniły. No i cóż, jesteśmy w takim razie na miejscu. Walczyć nie musimy, bo misji bonusowej nie mamy, ale bez tego się nie obędzie. Bo niestety się przejść nie będzie dało dalej. Bez walki, a szkoda. No, niby nie potrzebujemy, ale spokojnie, moja droga, ogarniemy to. Nic nam się nie powinno stać. Bo to by generalnie Wemmo nie przeszło, gdyby postać mogła taką w fabule gdzieś zginąć nagle. Tak więc na pewno sobie jakoś z tym wszystkim poradzimy. I już widzę, że to mnie jakiś silniejszy przeciwnik chce bić. Jakiś droid, ciekawe. No dobrze, to w takim razie postrzelajmy do niego. Jeszcze mam tego słabszego przeciwnika, może ja się nim zajmę. Żeby troszeczkę szybciej poszło, dobra. I tak mamy iść w tą stronę. Czyli kolejna grupka przed nami. W sumie trochę mam mało życia, ale to nic. Raczej sobie poradzimy. Nawet z taką ilością. Dobra, zajebiście. I zobaczmy, jeszcze dalej, ale tu już się postaramy przekraść. Zresztą to nie jest dobre słowo, ale po prostu przejść obok. I użyć windy na wyższy poziom. I zobaczymy, co tam ciekawego znajdziemy. Mamy storą arenę, olbrzymią. Tak więc wejdźmy. Póki co przeciwników nie widać. Może na wszelki wypadek zróbmy sobie full życie, bo zaraz się okaże, że tu będzie jakiś silniejszy przeciwnik i jednak wolałbym mieć z nim jakiekolwiek szanse, chociaż póki co będziemy mieli po prostu zwykłych przeciwników, ale już widzę, że zarażonych, bo tryska z nich jakoś energia tak trochę. Dlatego od razu ich rozstrzelajmy. Że ich się tutaj pojawi oczywiście jeszcze całkiem sporo. No to takie trochę, no, prawie jak zombie tak naprawdę. Halo, czemu nie mogę tego... O, właśnie. Dobra. I okej. Pierwsza grupa wyeliminowana. Teraz już się postaramy po prostu przekraść. Nie będziemy z nimi wszystkimi walczyć, bo to za dużo walki. A też nie potrzebujemy, bo przejść tutaj obok nich jest bardzo prościutko, bo tutaj te przestrzenie są duże pomiędzy nimi. No i zobaczmy. Już sobie przypominam, jak to będzie wyglądać, ale no nie uprzedzajmy faktu, wejdźmy w interakcję z tym artefaktem i zobaczmy. Kepre da sebiava tordama ebie. Thank you.
den fruktami fel tufna ma kapel. A proszę, no właśnie, tu mamy tego pana The Imprisoned One, który jest uwięziony niby w tym artefakcie. No i generalnie oparliśmy się tutaj jego wpływowi. You called yourself the imprisoned one. As the Albion Tisery Basamana. Das Matzenke Yujon. Maestrame Humuba. Kevtra da sebia batur da malhebia. Wydaje mi się, że to jest ten sam gościu, który był w Kotorze, ale nie jestem pewien. Your people trapped you on Tatooine. The Dave Mully hate him. He has need to die. That's my Zenke Yujon. My astrame Yuruba. How do you plan to do that? Yes, you did, Kuno. Me hekadine lerte. Temur, tohete lern, sabies tentators, telerestia. Okej, no dobra, tak więc czeka nas tutaj troszeczkę walki, musimy odeprzeć zasadzkę, tutaj przygotowaną przez pana uwięzionego. Użyjmy sobie troszeczkę heroic momentu, bo tutaj pan kolega jest, widzę, całkiem dojebanym przeciwnikiem. Jestem ciekaw, czy oni wszyscy tacy dojebani będą, bo jeżeli tak, to nie będzie łatwe. I coś czuję, przyda się wziąć jakieś medykamenty tutaj na pasek, bo nie mam żadnego. Chociaż nie, no dobra, dużego damage'u nie robią. One tylko trochę wkurwiają. Dobra. I coś tam teraz musimy zacząć niszczyć, bo chyba oni tutaj się będą pojawiać w nieskończoność, o ile się nie mylę. Tak więc musimy iść walczyć. Od razu rozstrzelajmy gości, którzy będą nam próbowali przeszkadzać. Dobra. I niszczymy pierwszą maszynę, chyba. O, nie uda się, no dobra. Jeszcze raz. W takim razie dobrze byłoby ją zniszczyć w miarę szybko. Okej, okay, zajebiście. Aha, i oni wtedy będą padać, kiedy zniszczymy te maszyny, które ich produkują. Spoko. Dobrze wiedzieć, mamy kolejnego pracownika zainfekowanego, tak więc postrzelajmy sobie w niego od razu. Troszeczkę. O, come on, umieraj. Dobra. Zajebiście. Teraz musimy zniszczyć maszynę, która chyba produkuje droidy. Wydaje mi się. Tak więc weźmy sobie tak, weźmy sobie tak, weźmy sobie obszaróweczkę. Dobra, zajebiście. Okej, ten gard tutaj nam podszedł za blisko zdecydowanie. Weź umieraj, panie kolego. Dobra. Mam tego troszeczkę lepszego przeciwnika. A to w sumie użyjmy na niego umiejętność skalik momentu. Dobra. Tutaj mamy te droidy. Tak więc od razu za osłonę, nie to chciałem, ale okej. Okay. I oczywiście nie trafiłem obszarówką. Super. No dobra, Kalia trochę za późno ich przyciągnęłaś, ale no dobra. Dobra, zniszczmy to sobie od razu. Tutaj w międzyczasie jak Kalio będzie ich odciągać. Dobra, zajebiście, to ich też zniszczę. Co teraz? Teraz musimy znowu z nim porozmawiać, z tym panem uwięzionym w artefakcie, który chciałby tutaj odtworzyć swoje imperium i w ogóle, no ale raczej my go powstrzymamy przed tym. I za chwilę pewnie zniszczymy ten cały artefakt, żeby nie móc go uwolnić już nigdy. Mediamen emeta entirons. Zimieski he druli, das bruli fehe dan dankwa. As bielbi entisere basamana. Surrender yourself and the artifacts. Emhefne havne, jesle nixte destelia. Yes, you did, Lekuno. Me hekadine lerte. Adgelu lekerken me tajapen, habibike. You've lived too long already.
Ta bierzmy cię te for first. Jam te drogi se. I wytarcie rączek na koniec. Dobra, tak więc artefakt zniszczony, niebezpieczeństwo zażegnane, a w tym odcinku to by było na tyle, tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.